Siema, tu Metal, a dzisiaj odpakujemy sobie paczkę od magicznej kostki. Dobra, nie patrzcie. Chociaż wcześniej już można było to zobaczyć. Lepiej tak oderwiemy. Odpakujemy. Będzie szybciej. Mamy gratisik od magicznej kostki. Smycz. Kolejna do kolekcji w ogóle smyczy, bo mam ich bardzo dużo. I gitarka. Zamówiłem 4 Shengshu Aurory. Dla kolegów i tak dalej. 2 białe, 1 białą i 3 czarne. W paczce już chyba nic nie ma. Szkoda, liczę na jakiś bonusik większy. Odpakujmy jedną czarną, jedną białą dla porównania. Instrukcja, której nikt nie czyta. Kostka, która, na której się układa. A to czarno jest. Żeby nie zniszczyć pudełka. W sumie to już Aurora białą miałem w rękach od już kilka razy. Sprawdźmy, jak się rusza. Bardzo przyjemnie. A teraz ta. Czarnej Aurory jeszcze nie miałem. W rękach nawet. I powiem, że chodzi naprawdę super. Nawet 45 stopni ścina. No jak widzieliście. Ja uważam osobiście, że biała kostka jest lepsza w plastiku i w ogóle, ale tak jakoś dziwnie wszystkie kostki czarne się lepiej poruszają, ale przez krótszy okres czasu. Więc tak, widzieliście, zrobiłem unboxing Shengshu Aurory. 4 Shengshu Aurory. No chyba na tyle w tym filmiku. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.